Dzień dobry. Jesteśmy w trakcie zbioru Jona Prince'a Selecta i powiem wam, że jestem zawiedziony. Zawiodłeś mnie, koleżko, i zaczynasz mnie wkurwiać. Tyle roboty, co ja w ciebie wsadziłem, tyle haskonów, tyle odżywek, a ty jesteś blady. Ty jesteś blady, ty dziadu kalwaryjski. Zobaczcie, no, ma tyle. On tu powinien być, to wszystko powinno być wykolorowane 100%. Przecież jak żeśmy kupowali drzewka, Jona Prince, Selek, Winston, panie, co to za drzewka, to wszystko będzie granatowe. Zesrała się bida i płacze. Granatowe, jak ja bym tego nie opryskał, to by to wyglądało jak Jona Goret, a nie jak Jona Prince Select. No i potem przychodzi odbiorca i mówi, że to ma poliki, no, że to ma blade poliki, ale miejmy nadzieję, że jakoś to się dobrze sprzeda. Teraz sadownicy sypią na potęgę. 30 groszy jest na skupie. Za galę mast płacą 70 groszy. Za paskowaną złoty 20. No co to jest za cena? Także niektórzy sadownicy chyba podjęli dobrą decyzję. Wypieprzają wszystko na burtę. To jest po prostu kpina. Skąd taka cena? 70 groszy. Matko jedyna, to jest po prostu... Aż się flaki przewracają, jak ja słyszę o tym. Dlatego ja nic nie sprzedaję. Wszystko będzie schowane. No trudno, ryzykuję. Gorzej jak jeszcze prąd do tego interesu dołożę. Fresh. I już wtedy będzie kompletna dupa. No ale co, teraz sprzedać po takich pieniądzach? To nie są pieniądze, to jest jałmużna. Tak wygląda towar w skrzyni. I powiem wam, że dla mnie to jest na tyle roboty, co ja wsadziłem. To jest słabo, on powinien być granatowy. Jakie są moje oczekiwania wobec tego jabłka i tyle odżywek i tyle roboty. A ten dziad kalwaryjski, on się nie wybarwia. Widzicie? Jest ładny, bo jest od 70 do 80. To są takie palety, ale tego nie powinno być. Dla mnie to nie powinno być. W Wionegoldzie, znaczy w tym, w Prince Selekcie, nie powinno tego być. To jest Jona Gold. Select? To wygląda jak zwykły Jona Goret. I mnie, koleżko, zaczynasz powoli irytować, żebym ja nie musiał z tobą porządku zrobić. Co prawda, jabłek jest od groma. Dużo tego jabłka jest. No i to też jest przyczyna, że to się nie wybarwiło. No ale kurczę, po to się robi, żeby coś z tego było. A nie, kurczę, ma być 20 jabłek na drzewie, bo się inaczej nie wybarwi. I co to? Czy tak tu dużo tych jabłek jest? To nie jest dużo i to się powinno wybarwić. Co prawda u mnie jest ciężka ziemia, bo to jest trzecia i czwarta. I no trzecia A, tak. Większość to jest trzecia A. Ale to ten towar powinien lśnić jak psu jajca na Wielkanoc. I mówię, to jak ja bym mu nie dał tych haskonów, to ja jestem pewny, jak on wygląda, bo kiedyś nie stosowałem 3 lata temu, to wyglądał jak zwykły Rubinstar, no. Tylko Rubinstar to chociaż jest malinowy, a to ani malinowe, ani burę. I tak, także zostaliśmy wsadzeni po raz kolejny przez Zachód na odmianę, która się u nas nie sprawdza. Dlatego trzeba sadzić to, co się sprawdza. U mnie się sprawdza Rubinstar. Ja wolę Rubinstara niż to przekleństwo. Nie myślałem, że będzie tak to trudne, żeby wyhodować, wyprodukować towar premium. Dla mnie towar premium to powinien być 100 czy 150 ton, będzie w tym roku Prince'a, około 120. I ten towar musi być od pierwszej do ostatniej skrzyni równy i wtedy jestem zadowolony. A nie każda skrzynia ma być inna. Rozmiarówka to jest fajna. I zobaczymy, jak to odbiorca będzie chciał mi zapłacić. A pewnie co będzie chciał mi zapłacić, jak gówno, 70 groszy. To mu kopa w dupę zasunął, się w bramę nie zmieści. Co taki towar, 70 groszy. Chyba kogoś Jezus Chrystus opuścił, jak słowo daje. To już się nóż w kieszeni otwiera, no. Ziemniaki w piwnicy gniją, jak ja słyszę taką cenę, 70 groszy. Nie szanują nas. Tylko jak to rolnictwo całe walnie, to my pociągniemy resztę.
jak chłop nie będzie miał, nie będzie kupował części, nie będzie kupował maszyn, nie będzie nic robił, nic nie będzie robił. I co? I te zakłady, wszystkie te grupy, to wszystko nie będzie potrzebne. Nie będą potrzebne zakłady, które produkują słupy, kotwy. Nawet sobie państwo nie zdaje, jakim motorem napędowym jest rolnictwo. Ile u nas jest ludzi zatrudnionych, ile tu jest, ile u nas paliwa idzie, tego wszystkiego. To jest przedsiębiorstwo. I takie przedsiębiorstwa powinny być chronione. Chronione, a nie dobijanie nas, bo przyszedł Niemiec i on łaskę robi, bo on od nas przemysł kupuje. A możesz dziadu nie kupować. Kurde, my to możemy wysypać, a ty zdechniesz. Tylko to się tak nie stanie, bo to każdy tu serce wkłada i chce, żeby to wszystko zebrać, jakieś pieniążki chociaż odzyskać. Oni żerują na nas jak te hieny cmentarne. Tylko mówię, to się wszystko odwróci i wtedy my pokażemy. Odwróci się, panowie, i to bardzo szybko, bo chłop nie może być ciągle bity w dupę. To tak być nie może. To mówię, to już sam ostatnie podrygi cwaniaczków i mam nadzieję, że w końcu ten chłop będzie godnie żył za tą swoją krwawicę, za te nieprzespane noce, za tą szarpaninę. Najgorsze, wyprodukować towar to jest pikuś. Tylko użerać się z tymi matołami, sprzedać ten towar i odzyskać kasę. To jest gehenna. Bo wyprodukować, schować, dobra, to jeszcze jest pół bidy. Tylko weź to, sprzedaj i odzyskaj od takiego drugiego, trzeciego pieniądza. On potem mówi, jak będę miał, to ci zapłacę. Tak jest chłop w Polsce chroniony. Możesz iść sobie do sądu, sprawę mu założyć. On gwizdże na to. Ty nie pójdziesz, bo nie masz pieniędzy. On ma twoje pieniądze, twoje jabłka i cię ma w dupie. I takich delikwentów to się powinno za jaja wieszać. Powinien wisieć na rynku w Grójcu i mieć napis „Oszukałem sadownika”, żeby każdy wiedział. A tak to chroniony jest. A ten sadownik, ten chłop ma za miskę ryżu robić. Ale to się wszystko odwróci jeszcze trochę. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Wracam do dziewczyn do rwania.